Ale podkreślam, nie czuję się dobrze. Tyle Lee Richardson. No może Anglik przyda się w ostatnim meczu sezonu zasadniczego, to będzie spotkanie w Gorzowie Wielkopolskim, bo PGE Marma wygrała tutaj dosyć niespodziewanie stosunkowo wysoko, 50-39, no więc jeśli nie pojedzie po punkty, to przynajmniej po punkt, bo może obronić bonusa. No ale muszą Rzeszowianie jeździć lepiej niż w tej pierwszej części dzisiejszego meczu, no i Lee Richardson musi być zdrowy i pełni sprawy. No ale to dopiero pierwsza część meczu. Przed nami jeszcze 8 biegów i różnie to może być. Jak na razie goście prowadzą różnicą 10 punktów 26-16. To tak tytułem przypomnienia. A bieg 8. Jason Crump, Edward Kenneth, David Lampard i Janusz Kołodziej. No więc czyżby pojedynek Crumpa z Januszem Kołodziejem. Zobaczymy, co na to Kenneth i David Lampard. No, na pewno ciężkie zadanie przed rzeszowskim juniorem. Jeszcze brakuje nam Janusza Kołodzieja, który dokonuje tam przy wyjeździe z parkingu kilkanaście metrów od parku maszyn ostatnich przygotowań swojego motocykla, ale już podjeżdża, od tam nam szepnął na tym ładnym widoku ze zwyżki. Widzimy, że już Kołodziej dojeżdża pod linię startu. Kramp to pierwszy i Janusz Kołodziej z pola D, czyli zewnętrznego. Kramp, kask czerwony, Kenneth, kask biały, Lampard, kask niebieski i Kołodziej, kask żółty. To jest obsada wyścigu 8. Jason Kramp, jak na razie trzecie miejsce i pierwsze. Janusz Kołodziej ma jeden punkt więcej, 5 punktów. Edward Kenneth 2 punkty za 2/3 pozycje. A David Lampard raz był drugi, a raz na linię mety na ostatniej pozycji. No i jak będzie teraz? Muszą gospodarze zacząć odrabiać stratę, ale w tym biegu będzie o to na pewno trudno. Kołodziej i Kramp, kto szybszy wywozi Krampę Kołodzieja, przycina do krawężnika, do wewnętrznej Kołodziej i jadą ramię w ramię. Kołodziej jednak pierwszy wpada w kolejny łuk, za nim jest Kramp, a tam z tyłu walczy Kenneth z Lampardem, Lampard z przodu, ależ walka o to pierwsze miejsce. Jakżeż się wygiął Janusz Kołodziej, nałożył na Krampa, ale teraz lepiej je wyjazd z tego łuku rozegrał Australijczyk kontra Janusza Kołodzieja. Nie, jakby wstrzymał troszeczkę motocykl i wybrał inny wariant. No i teraz wygląda na to, że Jason Crump już chyba sobie nie pozwoli na jakiś błąd. Bardzo szeroko teraz pojechał Australijczyk, ale był tak mocno napędzony, że nie zdążył go pod bandą zatrzymać Janusz Kołodziej. A z tyłu, jak widzimy, David Lampard porał się z Edwardem Kennethem i dosyć pewnie jedzie po jeden punkt. A więc chyba zwycięstwo gospodarzy. Drugie zwycięstwo gospodarzy w tym meczu. No i troszkę strat będzie odrobionych. Kramp jest pierwszy. Zrobił swoje, Kołodziej drugi. Lampard trzeci, Kenneth czwarty. Ale było ciekawie, przynajmniej w pierwszej fazie tego wyścigu. Sporo tam na torze się działo. Nie wiem, czy Jason Kramp chciał Jankowi Kołodziejowi podziękować, czy też miał jakieś uwagi do jego jazdy. W każdym razie Kramp 3 punkty, Kołodziej 2, Lampard 1, Kenneth bez punktów, 4-2 dla gospodarzy, ale nadal prowadzą goście 28-20. Dobry start Krampa z pierwszego toru, tutaj dojeżdża Kołodziej z czwartego, już nie jechał za Krampa, ponieważ spodziewał się wywiezienia szerzej, przyciął do krawężnika. No i tutaj wychodzą obydwoje, Kramp z Kołodziejem, no w zasadzie równo wchodzili w łuk. Kramp już chciał go przycisnąć do krawężnika, ale zobaczył, że nie będzie w stanie, musiał jakby troszeczkę wyhamować, wejść pod Janusza i znowu zawodnicy razem, można powiedzieć, na łokcie w wejściu w łuk. Bardzo ładna walka, czysta walka, tutaj nie było jakiś, poza tym, że była to bardzo taka zawzięta walka i próba no, zwyciężenia jednego zawodnika nad drugim i nawzajem, to nie było tu żadnego faulu, no, ale taki właśnie żużel, piękny żużel i zdecydowana jazda i Krampa i Kołodzieja. Ale proszę, jakie wnioski szybciutko wyciągnął Kramp z tego pierwszego nieudanego startu, prawda, gdzie przegrał z juniorem Unii między innymi, no i z Jarosławem Hampelem, a teraz dwa zwycięstwa. No nie powiem, że bardzo łatwe, bo to łatwo nie było, no ale uporał się z bardzo dobrymi zawodnikami, takimi jak na przykład Kołodziej w tym